Niezwykłą kolekcję ponad 2,5 tysiąca kolorowych jajek pochodzących z różnych zakątków świata można obejrzeć na wystawie w Muzeum Pisanki w Ciechanowcu. Pierwsze pisanki powstały przez rysowanie, dawniej nazywane pisaniem, na skorupce gorącym roztopionym woskiem, a następnie zanurzaniu jajka w barwniku. Kolor nadawano tylko dzięki naturalnym pigmentom pozyskiwanym z cebuli, liści brzozy, buraków czy w późniejszych czasach z kawy. Jako narzędzi do pisania używano szpilek, igieł, kozików, szydeł, słomek i drewienek. W muzeum w Ciechanowcu znajdziecie pisanki pochodzące z różnych regionów Polski, Ukrainy, Czech, Chin, Kenii, Japonii i wielu innych krajów. W kolekcji są pisanki pisane woskiem, malowane, oklejane kolorowym papierem, sitowiem i kolorową włóczką, a nawet makiem i ziarenkami piasku. Różnią się wielkością i techniką zdobienia, ale są niezwykle piękne. Jeśli chcesz być na bieżąco z atrakcjami w polskich miastach, to wpadnij na kanał Razem w Polskę.